6 czerwca wznowiono działalność basenu przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy. Amatorzy pływania już w pierwszych dniach pojawili się licznie na krytej pływalni. Trenują także zawodnicy z klubów. Obecnie odbywa się także 3-tygodniowe zgrupowanie z Oświęcimia. Cieszymy się, że udało nam się otworzyć baseny od 6 czerwca, bo w kraju nie wszystkie baseny ruszyły. My byliśmy przygotowani, ponieważ proces technologiczny cały czas został utrzymany. Wszystkie badania wody były przeprowadzane zgodnie z harmonogramem. Obowiązkowe jest noszenie maseczek do momentu wejścia do szatni. Prowadzimy dezynfekcję, taką jak zawsze, bo baseny są poddane bardzo dużemu reżimowi sanitarnemu. Więc tutaj tak naprawdę jedyne co, to jest częstotliwość zwiększona dezynfekcji szafek, dezynfekcji transporterów, dezynfekcji wszystkich powierzchni, które mają styczność z dłonią klienta. W basenach zalecane jest równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w nietce basenowej, bądź rozważenie podziału powierzchni basenu za pomocą lin pływaków na mniejsze fragmenty w dużych obiektach. Jak podkreśla Marta Pawełko-Tokarz, od początku wakacji będzie czynny także letni basen przy ulicy Sobieskiego, a tam sporo nowych atrakcji, między innymi profesjonalne boisko do gry w piłkę siatkową.